W dzisiejszym materiale wideo chcielibyśmy przybliżyć Wam sylwetkę najnowszego modelu filtra marki Tetra. Model EX800+ posiada wydajność 790 litrów na godzinę i jest bardziej energooszczędny od swojego poprzednika. Prezentowany model zalecamy do akwarium od 60 do 120 litrów. We wcześniejszych modelach filtrów z marki Tetra mieliśmy do czynienia z sygnałami o ich przeciekaniu. W najnowszej serii producent wprowadził nowe systemy zabezpieczeń oraz kontroli jakości. Dzięki nim każdy model jest testowany na szczelność przed wypuszczeniem go na rynek. Sprawdzimy kwestię przeciekania i podłączymy filtr do jednego z akwariów naszej krakowskiej galerii, przy okazji dzieląc się z Wami naszymi spostrzeżeniami na jego temat. Pierwszy rzut oka na nowe opakowanie. Zwracamy uwagę na czerwony dopisek plus na pudełku. Gwarantuje on, iż kupujemy model z najnowszej serii, przetestowany na szczelność. W opakowaniu oprócz samego filtra znajdziemy także instrukcję w języku polskim oraz pudełko z wężami i złączkami, które pokażemy Wam za moment na zbliżeniu. Filtr Tetra sprzedawany jest wraz z kompletem węży i akcesoriów. W zestawie znajdziemy oryginalne węże, są przezroczyste, co znacznie podnosi odbiór wizualny akwarium. Do wlotu dołączany jest dedykowany prefiltr gąbkowy, który przyda nam się, jeśli w akwarium rozmnażamy krewetki. W zestawie znajdziemy także zawory z systemem AquaStop, rurki wlotowe i wylotowe oraz niezbędne uszczelki. Filtr dostarczany jest także z kompletem wkładów. Nie ma zatem potrzeby ich oddzielnego zakupu. W zestawie znajdziemy cztery kosze na wkłady, w których znajdują się kolejno wata filtracyjna, gąbka, biobarę oraz dedykowany wkład ceramiczny i gąbkowy. Część wkładów jest zafoliowana. Warto o tym pamiętać przed pierwszym uruchomieniem filtra. Wszystkie koszyki są dobrze spasowane, a wkłady filtracyjne ściśle przylegają do ścianek koszy. Dzięki temu woda z akwarium jest bardzo dokładnie filtrowana, a podczas przepływu przez wkłady nie ma możliwości, by doszło do tzw. jałowego obiegu wody, z którym mamy do czynienia w niektórych filtrach o niedopracowanej konstrukcji. Po zmontowaniu złączek i rurek, wlot i wylot wyglądają następująco. Filtr Tetra EX800 posiada nowy system przyłączy węży, który znacznie udoskonalono w porównaniu do wcześniejszych wersji. Producent gwarantuje sprawną żywotność bez jakichkolwiek przecieków. Na pierwszy rzut oka zauważymy nowy system zamykania zaworów, znacznie praktyczniejszy od jego poprzedników. Naszą uwagę zwrócił także odświeżony design filtra. Jest na tyle ładny, że możemy spokojnie postawić go obok akwarium, jeśli nie posiadamy odpowiedniej szafki. Będzie pasował do pozostałych designerskich akcesoriów, jeśli takowe posiadamy. Montaż zaworów z systemem regulacji przepływu wody jest bardzo prosty i wymaga zaledwie kilku precyzyjnych ruchów. Równie łatwo przebiega montaż dołączonych do zestawu węży. Są one na tyle elastyczne, że nie ma problemu ich z zamocowaniem w zaworze, a przy tym na tyle sztywne, że nie będą się zaginały nawet w najbardziej niedostępnych miejscach z tyłu akwarium. Kształtki filtra są tak zaprojektowane, iż umożliwiają montaż zarówno w akwarium otwartym, jak i w standardowej pokrywie zawierającej otwory na tylnej ścianie. Przed zamocowaniem węży do kształtek należy upewnić się, czy zostały prawidłowo zamocowane, a nakrętki na wężach znajdują się na swoich miejscach. Robimy to tylko raz, a potem mamy już swobodny dostęp do akwarium. Wysokość wlotu jest regulowana. Najlepiej umieścić go przy dnie lub w połowie wysokości akwarium. Wlot i wylot filtra umieszczamy w przeciwległych rogach zbiornika lub razem na jednej ze ścian bocznych, jeśli dostęp do akwarium nie pozwala na inny układ. W zestawie z wylotem znajduje się opcjonalna deszczownia. Jej konstrukcja umożliwia równomierne rozprowadzanie przefiltrowanej wody w całym akwarium i ułatwia jej cyrkulację, zapobiegając powstawaniu tzw. martwych stref, czyli przestrzeni między grupami roślin, do których nie docierają rozpuszczone nawozy wraz z dwutlenkiem węgla dozowanym do akwarium. Niezbędną czynnością przed uruchomieniem filtra jest uzupełnienie go wodą akwariową i pozbycie się powietrza z komory filtra i wirnika. Filtr pracuje w naszej galerii bez przerw od kilku miesięcy. O jego bezgłośnej pracy można przekonać się osobiście, odwiedzając nasz salon w Krakowie przy ulicy Młyńskiej 12. Z powodzeniem możemy polecić go każdemu miłośnikowi akwarystyki roślinnej.